Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak zdemontować schowek. Potrzebujemy do tego nasadki 8 i w zasadzie 5 minut czasu. Banalna sprawa. Tu z boku otwieramy. Nie wiem, czy to jest konieczne. Nie pamiętam. Ale pewnie tak, bo tutaj trzymało, tak, ten bok ściągamy. U mnie nie działa już ten spowalniacz, plus złamany zawias. Zaraz go będziemy naprawiać. Tak jak mówiłem, potrzebujemy 8, nasadeczkę i co? 2 śrubeczki z dołu. O, tu jedna. Gdzieś druga. O, gdzie ona jest? Tu. O, nie widać, ale tu jest. O, już, już. Jedna. Druga. Teraz tak. Ja mam tu wyłamane, więc mi to wylata. Ale śrubki są tutaj. O, w tych zagłębieniach. 3 śrubeczki. O, ostrość poszła w las. O, raz, dwa, trzy. No i odkręcamy. Dobra, wyłączę na chwilę, bo jedną ręką źle. Okej. Jak mamy odkręcone samo, to wypada. Nie ma z tym problemu. O, ściągamy na dół. Tutaj jeszcze tylko odpinamy tą wtyczkę. Cyk. No i mamy cały schowek na wierzchu. 3 minuty roboty. No dobra, trzeba to jakoś pokleić. A to w następnym filmie. Dobra. Jak to zdemontować? Tu jest taki zaczep. Palcem z tyłu się popchnie mocniej, to wychodzi. Jest luźne. Tu oczywiście wtyczkę wcześniej wyjmujemy. No. Tutaj trochę siły. A, tu jest na ukus taki. No i mamy. O, zatarty u mnie. Jak diabli. To jest jakoś demontowalne. Ale to za chwilę będziemy się bawić. Dobra, żeby wyjąć ten zawias, tu leję zawiasu, śrubokręt do pobijania, zapieramy się tu, no i napieprzamy i wychodzi. No i okej, mamy wyciągnięte. Tak się to wyłama. Jeszcze w drugą stronę. Ale tu jest łatwiej, bo tu wystarczy wybijak i powinno wyjść.
Dobra, robimy. Okej, z drugiej strony wybita. Szybka akcja, prosta rzecz. Słowek mamy. Luźny. Możemy coś pokombinować z naprawą. Dobra, pomysł podkradziony z internetu. Przewiercone po ukosie. Śruba. No i tutaj też nawiercone. I wszystko to epoksydem się zaleje. Powinno trzymać jakiś czas. Dobra, zmiana. Zmiana planów. Zrobimy to na śrubę. A w środku nakręteczka, śruba. I dopiero to zalejemy wszystko epoksydem. Odciąć łebek. Ok, 2 kilo epoksydu. Tutaj. Wszystko razem będziemy montować. No i dobra, sklejone. Teraz trzeba się zająć tym badziewiem. Zaraz to zdemontujemy. Okej, to jest po prostu na wcisk. Tu na obudowie jest rant. Ja to sobie dałem wimadełko i wybiłem po prostu śrubokrętem. A co tu jest przyczyną? Ta gumka. Zła brzeszowska. No, ta guma po prostu napuchła i to nie chce działać. Coś trzeba będzie wymyśleć. Albo nasmarować, albo ją trochę zeszlifować. Chodziło to lżej. A więc będziemy kombinować zaraz. O! Dałem tutaj o-ring. Pasujący średnicą. Tą starą uszczelkę obciąłem nożykiem dookoła. I jeszcze ją w pół przeciąłem, żeby była chudsza. I dociskała ten o-ring. I teraz wszystko wchodzi jak w masełko. Elegancko, nie trzeba używać siły. I jak się wyciąga, to jest delikatny opór. No i tyle. W sumie to jest tyle z naprawy. No co, montujemy tą klapę, wbijamy kołki, montujemy to i można przykręcać do auta i w zasadzie to jest wszystko. Jak się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się, cześć!